Dzień dobry. W ramach akcji Trenuj z gminą Wyliszew chciałam zaprosić dzisiaj na trzeci odcinek ćwiczeń. Tym razem będą to ćwiczenia, które wywodzą się z Tai Chi i będziemy zwracać uwagę na rozluźnienie kręgosłupa, odcinka lędźwiowego, mobilizację odcinka piersiowego i rozluźnienie, przeciwbólowe działanie odcinka lędźwiowego. Ćwiczenia będą, myślę, że dosyć lekkie, łatwe i przyjemne. I przede wszystkim to są ćwiczenia, które można wykonać w każdym wieku i tak naprawdę z każdą kondycją. Czyli nie musisz być silnym, sprawnym sportowcem, żeby dzisiaj ćwiczyć ze mną. Zapraszam. Rozpoczynamy od krążeń bioder. Naprawdę to jest bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli mamy problemy z bólem odcinka lędźwiowego. Mięśnie, jeżeli położymy dłonie w tej części, poczujemy, jak się napinają i rozluźniają. Bardzo często ból odcinka lędźwiowego jest spowodowany nadmiernym napięciem tym mięśni. Dlatego ruch, który powoduje, że na przemian mięsień się rozluźnia i napina, będzie w efekcie powodował rozluźnienie i przyniesie ulgę. Ale to ćwiczenie trzeba wykonywać dosyć długo. To ćwiczenie możemy robić z kolanami ugiętymi i wtedy jest większy zakres ruchu biodra i w odcinku lędźwiowego. Kiedy robimy je z kolanami wyprostowanymi, ale nigdy nie mogą być zablokowane, to wtedy również ruch jest mocniejszy w stawach skokowych. Jest to dobre ćwiczenie przygotowujące do aktywności typu bieganie, jazda na rowerze, wszelkie ćwiczenia. Pamiętajmy o zmianie kierunku, żeby to ćwiczenie robić i w prawo, i w lewą stronę. Drugą wersją tego ćwiczenia jest na lekko ugiętych nogach ósemki biodrami. Myślimy i wyobrażamy sobie, że każde z naszych kolców biodrowych wykonuje kółeczko i przenosimy to na drugą stronę. I podobnie jak tamte ćwiczenie, zmieniamy kierunek i wykonujemy ósemki. Ważne jest, żeby te ćwiczenia robić we własnym tempie. Nie musimy się tutaj śpieszyć. Bardziej chodzi nam o to, żeby mięśnie się rozluźniły, rozgrzały, a stawy się nasmarowały. Dlatego róbmy to w takim tempie, jakie nam odpowiada. Nigdy nie róbmy to w takich zakresach, które wywołują ból. Czasami na początku może być delikatny dyskomfort, jeżeli ktoś ma problemy z odcinkiem lędźwiowym, ale nigdy to nie może być wyraźny, ostry ból. Czyli były krążenia, prawo-lewo, ósemki, a teraz podobne ćwiczenie, ale zwiększające zakres również, jeżeli chodzi o klatkę piersiową. Będziemy odrywać jedną piętę, czyli ruch przenoszę w tą stronę, odrywam stopę. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest, żeby dłonie, ramiona były zupełnie rozluźnione. I to ćwiczenie możemy robić naprawdę długo. Świetnie rozluźnia mięśnie w okolicach szyi, karku. Jeżeli mamy problem z bólem w okolicy łopatek, osoby, które dużo czasu spędzają przy komputerze, warto wprowadzić to ćwiczenie w swoją codzienną rytmę. Głowa może podążać za ramionami, tak jak teraz, ale jeżeli chcemy mocniej popracować nad odcinkiem szyi, to możemy patrzeć przed siebie, tak jak ja teraz. I zmienia to, zwiększa to zakres ruchu w odcinku szyi. Kolejne ćwiczenie
polecane dla osób, które dużo czasu spędzają siedząc, jest list ruch barków. Staramy się, żeby ten ruch nie był tylko w samym stawie barkowym, ale również, żeby się otwierała klatka piersiowa i rozszerzała przestrzeń między łopatkami. Na przemian otwieramy klatkę, rozszerzamy przestrzeń między łopatkami. Pokażę, jak to wygląda. Ten ruch powinien być dosyć duży i podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, zależy nam na znalezieniu własnego rytmu. My robimy tego w dużym tempie, robimy to w takim tempie, żeby naprawdę poczuć rozluźnienie, poczuć ten ruch i dać sobie szansę na to, żeby mięśnie się rozgrzały i rozluźniły. Kolejnym ćwiczeniem po sekwencji tego będzie naprzemienny ruch barków. Tak jakbyśmy, możemy sobie wyobrażać, że chcemy dłoń zanurzyć w coś, wsadzić na przykład do jakiegoś wiaderka, do wody, unosimy bark i opuszczamy. I ten sam ruch tylko do tyłu. Warto te ćwiczenia robić około minuty każda, więc stosunkowo długo, znacznie dłużej niż ja tutaj pokazuję. I warto wprowadzić je codziennie. To są ćwiczenia, które można wykonywać codziennie. Nie są one tak obciążające, żeby wymagały przerwy, tak jak ćwiczenia, które obciążają mocno mięśnie i potem potrzebujemy czas na regenerację. Kolejnym ćwiczeniem będzie razem z pochyleniem się do przodu otwieranie pleców, otwieranie klatki piersiowej. Pokażę, jak to wygląda z boku. W tym momencie mamy czuć rozciąganie pomiędzy łopatkami. I staramy się tak, jakbyśmy chcieli gdzieś sięgnąć daleko. Odcinek lędźwiowy zaokrąglamy i podwijamy miednicę. Sam ruch, ale też robimy go naprzemian. Ważne jest, żeby w tym ćwiczeniu zachować pracę bioder. Zwróćcie uwagę, że razem z ręką proszę się również biodra. Idzie do przodu, do tyłu. Kolana są lekko ugięte, żeby umożliwić obszerny. Kolejnym ćwiczeniem będzie ruch okrężny głowy. To, co ważne jest w tym ćwiczeniu, to to, żeby w tym momencie wyciągać głowę do góry. To jest odchylanie do góry, do tyłu. Natomiast kiedy głowa idzie w dół, rozluźnij zupełnie, pozwolić, żeby ciężar głowy pociągnął jak gdyby mięśnie z tyłu szyi. Fajnie jest wyobrażać sobie ciężar swojej głowy. Naprawdę poczuć, że jest to dosyć duży ciężar. To ćwiczenie może być pomocne w momencie, kiedy mamy ból głowy. Bardzo często wynikają bóle głowy z napięcia mięśni szyi. Jeżeli nie jest on bardzo mocny, to możemy spróbować pomóc sobie tym ćwiczeniem. Modyfikacja tego ćwiczenia
macie wyobrażenie sobie, że mamy różki, czułki, na przykład mrówki, motyla, zamknięcie oczu i poruszanie tymi czułkami w dowolny sposób. Wyobraźmy sobie, że tymi różkami albo czubkiem głowy rysujemy jakieś wzory. Ruch ma być powolny, zgodny z naszym rytmem. Ten ruch ma być przyjemny. I to naprawdę może trwać dosyć długo. Kolejnym ćwiczeniem, które może być pomocne, jeżeli mamy problemy z bólem szyjnym, albo na przykład z bólem głowy, jest tak zwany żuchwyk. Wysuwamy żuchwę do przodu i chowamy. Ostatnie ćwiczenie już z tego cyklu jest ćwiczenie, które nazywa się małpka patrząca w jezioro. Jest małpka, która patrzy na wodę, patrzy na księżyc, jeszcze raz patrzy na wodę, widzi odbicie księżyca. Wierzyć, że nie ma go z boku, z prawej, z lewej, skoro jest i na dole, i na górze. Naprawdę bardzo ćwiczenie pomocne w bólach kręgosłupa. Zajęliśmy się mocno odcinkiem szyjnym, odcinkiem piersiowym, barkami. Teraz przejdziemy do pozycji leżącej, żeby przynieść ulgę odcinkowi lędźwiowym oraz biodrom. Kładziemy się na macie, na dywanie, na trawie. Nogi lekko ugięte i ćwiczenie ma... To jest tylko rolowanie miednicy. Chcemy docisnąć mocno odcinek lędźwiowy do podłogi, po czym unieść go, opuścić kość po nowo. Podbijamy, unosimy. Podbijamy, unosimy. Tutaj powstaje przestrzeń, znika. Modyfikacją tego ćwiczenia będzie ruch miednicy zgodnie z wskazówkami zegara i potem w stronę przeciwną. Czyli to samo ćwiczenie możemy robić tak jakby kręcąc, leżąc, kręcąc kółka miednicy. Osoby, które naprawdę cierpią z powodu bólu odcinka lędźwiowego, będzie to im przynosiło dużą ulgę. I kolejnym ćwiczeniem rozluźniającym część lędźwiową jest proste, po prostu machanie stopami. Musimy w tym ćwiczeniu poczuć naprawdę rozluźnienie i luźno, swobodnie kręcimy sobie stopami na zewnątrz i do środka. Znowu, osoby, które
mają problem z odcinkiem lędźwiowym. Rozkładamy sobie ręce i kładziemy nogę po przeciwnej stronie. To jest ćwiczenie, które wymaga czasu, bo mamy sobie po prostu w ten sposób poleżeć. W takiej pogodzie to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, a dobrze robimy swojemu odcinkowi lędźwiowemu, który w ten sposób się rozciąga. I oczywiście, jak każde takie ćwiczenie, robimy go na dwie strony. Można również to ćwiczenie, że nie mamy przestrzeni tak dużo w domu, zrobić w tej wersji. Czyli kolano jest ugięte, nie potrzebujemy aż tak dużo miejsca, a ważne, żeby dać czas na rozciągnięcie odcinka lędźwiowego. Podwijamy sobie kolana i po prostu z podwiniętą miednicą bujamy się na bok. Rozmasowujemy odcinek lędźwiowy. Rozciągamy i podwijamy w ten sposób miednicę. I druga wersja tego ćwiczenia. Zbujanie się w ten sposób naprawdę przynosi ulgę, jeżeli mamy problem z odcinkiem nogi. I ostatnia rzecz, którą warto zrobić, jeżeli już myślimy o swoim kręgosłupie, to po prostu położymy się na trawie. Podwijamy brodę i po prostu skupiamy się na oddechu, rozluźniając każdy krąg po kolei, myśląc o rozluźnieniu pleców, karku, szyi. Kręgosłup będzie nam za to wdzięczny. Dziękuję bardzo za dzisiejsze ćwiczenia ze mną. Pamiętajcie, że wszystkie te ćwiczenia powinniśmy robić dłużej niż ja je pokazywałam. Wybierzcie te najbardziej odpowiednie dla siebie i róbcie je regularnie. Dziękuję bardzo za wspólne ćwiczenie.